Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście historię z Fallouta. Dziwna klatka. Tylko przypomnę, łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję, a my jesteśmy... Damn fine work you did taking out tutaj. those guns. Damn fine. Gra jest delikatnie za cicho. A może wyjaśnię, o co tu się działo i gdzie my teraz w ogóle jesteśmy. Wysadziłem działa. Nudne, zabijałem Chińczyków, rozwaliłem działa i znalazłem się po rozwaleniu działu tutaj. I miałem dokładnie tą scenę, uznałem, że to jest super moment, zobaczyłem, że gra się automatycznie zapisała, że to jest świetny moment na to, żeby poczekać i tutaj nagrać odcinek. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że przepraszam, jeżeli dzisiaj mikrofon będzie pierdzieć, mam nadzieję i trzymam kciuki, że nie. Tak, tak, dajcie następny cel, żeby wreszcie skończyć tę symulację. To nie jest symulacja, żołnierz. To prawdziwa krew, którą widzisz tam na śniegu. I got enough to worry about without some hotshot like you breaking protocol. Now get it together. You have a job to do. Am I clear, soldier? Soldier, you're fixing to have a size 10 combat boot shoved up your candy ass. Your attitude's just earned you a demerit. I don't want to hear that kind of talk out of you again. Is that crystal clear enough now? Tak, jest rozumiano. We're all a bit strung out from the last commie bombing run on our field HQ. We lost some good men, including my strike team commander, Colonel Patterson. Ser, czy mowa wielka szkoda, ser, ser, znaleźli zasady, kiedy się... Znali zasady, kiedy się nie godzili. Kiedy się na nie godzili. Wielka szkoda, ser. Nadal mam wrażenie, że jest za cicho. But I didn't call you down here for a pep talk and cigars. Szkoda. You've earned yourself a field promotion, soldier. From this moment on. A przed chwilą była degradacja, a teraz jest dowództwo. Jakie rozkazy są? Three hardened targets that stand between us and the Chinese headquarters. That's where your strike team comes in. Follow me over to the situation map and I'll bring you up to speed. Właśnie co my... Aha, no tak, już poprzednim tym. W sumie śmiesznie wyglądamy. Ale jak się... Nie mogę wyciągnąć nic. Mogę mu nakopać pięściami normalnie tego? Mogę. Ser? Nie mogę pana uderzyć, ser. Porucznik. We've set up our new field HQ down here. The area is pretty secure now that the artillery guns are gone. The first of the three targets we need to handle is their Chimera depot over here. Be careful on your approach. You're gonna have to get through the enemy camp on the way. Once you breach the perimeter of the depot, you need to take out both of the main fuel tanks. Your second target is all the way over here. The Chinese have set up a listening post set into the side of Callaway Ridge. There are some abandoned mines along the route, so keep your eyes and ears open. It's a great place for an ambush. You need to clear the place of personnel, so we can get our intelligence boys in there to start decoding. Once the first two targets are down, the last obstacle standing in the way is their damn pulse field. You need to cross it, then cause it to overload, so we can mop up the place with the T-51Bs. Let me warn you now. Unless you have some sort of a death wish, I wouldn't even go near the field until the first two targets are down. Lieutenant Morgan will be your eyes and ears for Operation Anchorage, so get everything else you need from him. Uncle Sam's invested a lot of money turning you into a killing machine. Time to pay him back. Dismissed! Dobra. So, you're in charge of Patterson's suicide squad, huh? Suicide Squad. Do I really have to answer that? You aren't going after civilian targets, you know. This is the big leagues. Anyway, I'm here to give you a hand with intelligence and logistics. Świetny Whatever film. You need, I'm your guy.
Ta grupa uderzeniowa nie ma doświadczenia w dowodzeniu takim oddziałem. Mam nadzieję, że wiesz o tej grupie więcej ode mnie. Pan generałowi nie ma, że nie potrzebuje, pracuje sam. Cocky bastard, aren't you? You planning on taking on the whole Red Army alone? Just stick with Sergeant Montgomery. He'll be your squad commander, and he knows all the ins and outs of the team. If you need anything, like reinforcements or status reports, just speak to him. So, what else can I do for you before you hit the field? Potrzebuję trochę sprzętu. Dobra, nie chce mi się tego. Potrzebuję informacji o moich celach. No to jest symulacja. Chcemy? No dobra, już poklikam to. Uncle Sam's made it really easy for you. All you have to do is use Patterson's terminal here in the command tent. Use the recruitment markers I gave you and choose your team members any way you see fit. Then head outside to the barracks and your units will be ready to go. Nie mogę po prostu zabrać ze sobą kilku chłopaków. No way. The bigger your strike team, the bigger your footprint on all the Chinese sensing devices. You need to think small. The recruitment markers I gave you will recommend what size you keep your team in order to maintain the smallest footprint possible. So to put it simply, you pick a big clunky robot and you won't have much room left in the team for many other units. You decide. Co się stanie, jeśli stracę członka grupy uderzeniowej? You can speak to your strike team squad leader and requisition a new unit if you've lost one. Zmieńmy temat. Czekam na najnowsze raporty wywiadu. What target did you need a report on? O kurwa. O kurwa. Dajcie mi najnowsze tego owego. We've got two fuel tanks to destroy. One in the central courtyard of the facility and one near the rear gate. A będę miał w Pip-Boyu zaznaczone? Not only do you have the chimeras to contend with, but the place is heavily populated by infantry. Dobra, nie chcę mi się tego słuchać. No wszystko jest wiadome normalnie tego owego. Mam w Pip-Boyu? No mam. No tam więcej mnie nie interesuje. Aktywacja psychol. Okej. Okay. Aha, bo tu mogę, no tak. O kurwa. Terminal Petersona, witaj poruczniku. No, jednostka pierwsza. Grupa uderzeniowa wraz z ceną za znacznik rekwizycji. Robot wartowy, pan Wyfrak, snajper. I co? Aha, że tu sobie wybieram ludzi? Piechota rakietowa. To bym chciał. Nie, to ja chcę... Aha, nie mogę. Grandier, piechota. Piechota, nawet nie wiem co to jest Grandier. Poddanie pełne, przydzielić drużynę. Podanie pełne. Przydziel. Dobra, już? Wybrane zostało? Piętki. Chyba nie. Jest tu coś jeszcze do zebrania? Psychol. Psychol? Psychol. Ja mam wrażenie, że pisał. Holo taśmy, nic mi nie jest. No, to historia tego chłopa. Chciałem posłuchać. Molly, I'm okay. Everything's fine. I was found, but not by the Chinese. Hope the operation. He found me. Cap says everything will be okay. It's been a few hours, and I'm tired. But I wanted to let you know I'm all right. I'm in the refinery now, resting. Cap brought me here. We're cold. We snuck around the Chinese and made it in. It's the last place they haven't taken me. I got... Anything I got shot, can help with? In the shoulder and back. When Cap and I evacuated the mountain. Carry on, soldier. It's not bad. Kurwa, jak on wolno mówi, no. Souvenirs, right? Cap jabbed me with a bunch of meds, so I can't feel much of anything anymore. He patched me up pretty good, too. How's our boys still in the bleeding, suits doing? But that'll the T-51B stop. I can hear Cap and the others out in the yard, we've had a fighting. Bit of trouble adapting them to the cold. So much gunfire. Well, tell those men they need they'll to kill ready. Those Chinese bastards. As soon as the pulse field is down, then we can all we come need them home. Cocked, locked, and ale się dwa te łączyły w napisach. Dobra.
Mogę? Serwer, ale ja już... A, dwa terminale są. Dwie grupy operacyjne? A, pak... Co to jest? Opis pakietu strzeleckiego. Karabin, nóż, granat. Łaby. Pakiet szturmowy. Strzelba, granat, mina. Pakiet snajperski. Karabin wyborowy. Pakiet broni ciężkiej. O, ten pakiet mi się podoba. A nie, wybrałem już. Niedobrze. Wyrzutnie, rakiet i pistolet maszynowy. Znaczy, no i tak bym go wybrał. Dobra. Kites, broń ciężka, holotaśma, rekwizycja dodano. Co? Regulatorze, uwaga, praworządcy nocą, regulatorzy potrzebują i wymierza. O. Siedziby regulatorów. Sonory Cruz. Dobra. I co my teraz mamy zrobić? Iść przez drzwi? Da. Opcjonalny, aby poprowadził twoją grupę uderzenia. Co ty pierdolisz? Sam se poprowadzę. Prawda? Czy nie? A. Chyba se nie poprowadzę jednak. General Chase assigned me to the strike team. Thanks to your promotion. I guess I'll be saluting you from now on. Wystarczy, musi być jakiś sposób na przerwanie, jakiś kod czy coś. This is as real as it gets, GI. And thanks to you, a lot of guys are still vertical. Those artillery guns were pounding the crap out of our soldiers. Wygląda na to, że rzeczywiście udało mi się uratować sytuację. Jednych ratujesz, innych tracisz, jeżeli mi się zostało tak, i to wszystko na jednej zmianie. All in a day's work, he says. Yeah, sure. Every day I wake up and single-handedly infiltrate a commie-infested base on a suicide mission. With a role model like you, our boys are gonna turn into killing machines. That's the spirit, buddy. Now, on to bigger and better things, eh? Dum-dum. Yes, sir. What are your orders? Jakie moje rozkazy są? No kurwa. Status celów. Posterunek nasłuchowy, zniszczyć brony, pola pulsacyjne. Dobra. Zaczekaj na mnie przed mroźnym obozowiskiem. Po drodze do składu Heimera. Zaczekaj na mnie przed miasteczkiem górniczym. No, posterunku nasłuchowego. Dobra, idę za nimi chyba, co? Pytanie, na ile ja się mogę teleportować gdzieś. Wydaje mi się, że na w ogóle się nie mogę. Nie udało mi się odchylić tego miejsca, więc... Nie mamy zbytnio wyboru. Jaką to mam odporność? 40. Widziałem lepsze, że... Ty, a czemu ja nie mam uzbrojenia, tak by the way? Różne. Broń się... Co to jest? Czemu ja nic nie mam? Nie mogę nic zrobić, ty. Mi z pięści napierdalać, czy co? Ty, no nic nie mam, nie mam broni. Autentycznie. Normalnie na pięści będę Chińczyków nakurwiał? Tego? Na dziurę? Może być ciężko. Zatukuj wroga w kopalni, zaczekaj na mnie, zadam aktywność wrogową, niektórzy na to za... Zaatakuj wroga. Ale ja nie mam spluwy. O kurwa. Ale ja nie mam spluwy. Nie mam spluwy. No nie mam. Mam... No właśnie nic nie mam za bardzo. Co to było, ty? Wiem, jakieś przeskoczyło dziwnie. Co jest? Mam jakieś na kółko, na klucze? Aha! I to mam osobne klucze. Dobra, ma to sens. Mam umowa o zatrudnienie Harona i ładunki wybuchowe, których nawet nie mogę użyć. Psycho, hełm i zero uzbrojenia. Kurwa mać. Skamas. Dobra, podniesiemy coś po drodze. Lecimy. Idę napierdalać Chińczyków pięścią.
A, jest, będzie, może być ciężko napierdalanie Chińczyków pięścią. Trzeba ich zrasować. Symulacja wojny, lecimy, au. Jeden do jeden, totalny realizm. Dobra. Ło, ty. Mogę broń? No nie mogę niestety. Mogę. No nie mogę. Mogę? Nie. Warto było spróbować. To nasi? Nasi. Aktywacja. Dane wywiadowcze. Udało mi się zebrać 3 na 10. Tak trzymać żołnierzu. No i miazio. O! Czy tu mogę jakby broń dostać jakąś? Chcę broń jakąś. Granatami będę nadupsał. No dobra. I minami. No niech będzie. Co to jest? A dosownik amunicji. Ja przeczytałem dziennik aktywności. Dobra, mamy granaty odłamkowe. To zawsze lepsze niż pięść, mi się wydaje. Więc git. Tu granacik i będzie gites. Gdzie mój szef? Znaczy ja to szef w sumie. O, idziecie? O kurwa. Nie, nie mogę się do niego dostać. A mogę. Ale już... O kurde. Mam jakiś plan na niego. No jakiś mam. Tutaj tego, przez okno. Nie da się. No to planu brak jednak. Ja chyba powinienem wziąć jakąś broń ogólnie, wiecie? Ale... A nie. Dobra. Mamy granaty. Jest dobrze. Ja na bank po prostu nie wziąłem kurwa broni. Ja bym się chyba cofnął. A nie mogę w tym miejscu. No to wybornie. Także no nic. Nadupsamy granatami odłamkowymi w takim razie we frajerów. Ała. Mamy dzisiaj coś tutaj napierdala w klatce. Już uporaliśmy się z kopalnią, możesz kierować się do posterunku nasłuchowego. No dobra, nie? Ta. Idę z wami. Wy macie broń, ja nie mam. Czy granat to też broń, ale... Widzę cię. O kurwa, ty, jaki dobry nejdzik. Ty, dobre nejdy rzuciłem ogólnie. Szkoda, że nie mogę podnosić po nich broni. Oto symulacja. Szkoda, że w symulacji się coś zepsuło i nie mam broni. Idę po ciebie, gościu. Tylko jeszcze... nie. Baguje się strasznie symulacja. Kurwa. Dobra, zabity jest. Nadupcaj tam go. Nie, ja dostanę jakąś broń, cokolwiek? Oprócz min odłamkowych? Co jest grane, ty? Psycho. Broń ciężka, holotaśma, rekwizycja. Ty. Panie sierżancie. No, mam nadzieję, że ty się tym zajmiesz. Ciężko mi będzie wysadzić chłopa. Zajebaną miną. Możemy pogadać na osobności? O. Jakie moje rozkazy? Moje... Potrzebujemy posiłków.
Niech przyślą nam piechociarza. A możemy jeszcze? Potrzebujemy posiłków. Granadiera. Potrzebujemy posiłków. Jednostkę rakietową. Potrzebujemy posiłków. A nie mogę już, tak? Zaatakuj wroga, zbadam aktywność. No dobra, atakuj, no. Mamy minę. Dobra, jest. Jak ja bym chciał mieć czymś do strzelania, to było tak super. Dobra. Tych bobów na blisko. Dodżujemy. Dodge the bullet. Dodge the bullet. I miną. Kurwa. Niedobrze akurat. I miną. I mina. O. I z pięści. I rozwalony. I HP full. I lecimy dalej. Nie, no, potrzebuję jakąś rzecz. No złom. Po co mi jest złom, kurwa? Szczególnie, że to symulacja jest. Młotek, nawet młotka nie mogę. Niski technik. No mówię, że zbugowana ta symulacja jest. Co robimy? No. Aha. O, co tu się kurwa dzieje? Uwaga, nieczynne. Broń. Jakaś. Kolwiek. Klucz. Nóż. Karabin. Cokolwiek. No bo wiecie, bo ja ogólnie wyszedłem. Dobrze, ja rozumiem, że miałem tam pewnie podnieść tą broń wcześniej. Tylko jest taki problem, że ja wyszedłem i pomyślałem sobie, słuchajcie, że... Ale się ukrył, ty. Ja, słuchajcie, pomyślałem sobie, że... Tak jak wcześniej, te bronie zacznie podnosić sobie normalnie. Nie, że będę chłopa z pięści na dupcu. Bo tam wcześniej dostawaliśmy różne rzeczy. Podnosiliśmy nowe bronie. Pomyślałem, że tu też tak będzie. Wiadomo, że nie od wrogów, ale... Ale gdzieś tu czasem się pojawiały takie bronie różne. A teraz widzę, nie ma za bardzo. Gdzież? To idź pierwszy. Ja muszę iść pierwszy. Chyba ja muszę iść, niestety. Widzę cię. No może być ciężko. Plan był dobry. Jest... Mam dwie opcje. Albo poczekać. O. Ta opcja chyba też odpada. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, jest. Wykidowane. No i o to chodziło. Nokautujemy chińskiego snajpera. Dobra. Są granaty posiadane. Rakiety. Pociski właściwie. Super. To co? Granat... O, wyposażymy sobie granat i lecimy. Chińczycy lubią sobie tutaj siedzieć w takich zakamarkach. To była jedna z śmieszniejszych scen z Fallouta 3. Może będzie ciekawa miniaturka z tego, ale pewnie zapomnę.
bo będę to oglądał za jakiś miesiąc i wtedy będę wycinał sobie poklej screeny, no i nie będzie mi się chciało. Ja na... Dobra, widzę... O, tu jest. What's up? What's up to znaczy trafili mnie w języku chińskim. O. A ten chłop tam z tyłu. Słowiański przykus i lecimy. O, dobrze. Dobrze, że jest teleporcik. Super. Symulacja wam się zwiesiła. Dobra, nie chcę opisu. Proszę wybrać grupę uderzeniową, a tu jest, zmień pakiet ekwipunku. Ja bym chciał... Chciałbym pakiet dostać, w sensie, a nie mam za bardzo. Nie mogę zagadać z tym, nie mogę, mogę z tym. No, nie, no, nie, nie, nie. Nie bardzo bym powiedział. Dlaczego ja nie mam żadnej broni? WTF. Mam to. I pomyślałem, że też mogę to kliknąć i jakby dostaję broń, ale widzę, że... No nie. Chyba, że od któregoś z tego. Nie. Może gdzieś po prostu... W jakimś konkretnym miejscu tutaj dostanę... Dostanę... O kurwa. Ej, ja nie dostaję deme... O kurwa, co ty... Co ja zrobiłem, ty? Dobra, może... Nie, dobra, to tu jest, ale daleko trochę to jest zapis. Niestety. Poli? Azab. A zabijemy tego. To nasz Gites? Super. To przeskipujemy po prostu i save'niemy. A tam się nie wiem, który się... Bo oni się też między sobą dostrzelali ogólnie. Nie wiem, czy zauważyliście. No muszę gdzieś odebrać broń. Od tego nie mogę, od tamtego chyba też nie mogę. Nie wiem, zmienię na coś innego, bo... Chociaż przydałoby się mieć jakiś zwykły karabin szturmowy czy coś, nie? A nie z pięściami będę biegać. Jak teraz, to może na coś zmienię chociaż. Ja bym chciał zmienić. Udaj się do kwatermistrza. Aha. Do kwatermistrza. Czyli jednak od kogoś odbieramy taką rzecz, tak? A widzisz, pewnie od tego chłopa. To ja. Chciałbym zamienić ekwipunek na pakiet broni ciężkiej. Oto moja holok. A widzisz. No i teraz to ma sens. Masz sprzęt, jest w porządku, ale potrzebujesz jakoś, co ma większego kopa. Dobra. Potrzebuję więcej amunicji. Okej. Mam broń jakąś wreszcie? Zajebiście. Karabinek, tutaj jakieś gówno, rakietnice, wybornie. 23 ammo, 10 rakiet, miodzio. Jeszcze mu skroimy tutaj jakieś rakiety, granaty, naboje. Już myślałem, że to figurka, którą mogę podnieść, w sensie. Figurką w istocie jest, ale... zaczekaj na mnie przy broźnym obrozowisku. Idziemy. Me and my boys. To jest dobra spluwa. Ogólnie. Fajna jest ta spluwa.
ice camps right around the bend, sir. What are your orders? Zaatakuj wroga. Podoba mi się, że chłop tutaj strzelają koło niego po prawo, a chłop dotarliśmy na ten. Jakie rozkazy, ser? O kurwa. Oj. Muszę zabić psa? A oni to zrobili za mnie. Kurwa, dobra, żartowałem, przestańcie. Wróg wyparował. One shotted? Łeee, gościu. Jakbym wiedział, że one shotted z takiej rakietnicy, to bym od razu strzelał. Chiński obóz. Healek bym potrzebował. Znaczy rakietę też mogę skubnąć. I to też. I to w sumie wszystko mogę skubnąć. Mimo tego, że to symulacja, to jak już widzę, że mogę wziąć granaty, to nie mogę się powstrzymać. Ciężko? Siema. O kurwa. Tam siebie wysadziłem. O kurwa. O kurwa, nie mam życia. Ej, czemu to jest... A, kradzież kieszonkowa. No nie, żeby ten chłopa okradał. Może nie. Ty, nie było tam może czegoś do leczenia? A było. Chiński terminal. Czytywanie transkrypcji. Należy zachować szczególną tata, tego owego. Już? Wszystko? Jakie rozkazy? Już nie będzie pan może kierować do składu czołgów. Idziemy do składu czołgów. Że chłopom z Fallouta cię chciało to wszystko robić. Beteście. Betezda? Beteździe? To się odmienia? O kurwa. A to nasi są. A ja ich z rakietnicy. Nie ma sprawy. Tutaj rakieta, jakieś nejdziki. Tak nie używam w sumie i pewnie nie będę używać. Gdzieś mi mój tego podwładny, o tu jest. Ale że niebo tu jest w ogóle czyste. To rozumiem, że było przed wojną. Aha, bo to... Co to jest? Naprawdę? O, wow. Chodząca za tobą mina. Interesujące gówno. Krabomin. Albo minkrab. Zaatakuj wroga. To ja, sir. Czy wróg wyparował? Chyba nie. Jak strzelę w dół, to nie wyparował. Muszę tak na górę strzelać. Skład czołgów. No dobra, idziemy. No. Ciekawe, co jest...
Ty, może być w sumie Fallout na wirtualnej rzeczywistości. Kiedyś chyba o tym słyszałem, mam takie wrażenie. Jakoś nie zapamiętałem tej informacji. A coś mam takie wrażenie, że istnieje w sumie Fallout na wirtualny. A słyszę czołgi. Ja mam co z nimi zrobić? Mogę wsiąść tu, nie? Czy coś? Chyba nie. Chyba jeden niestety podjechał. Albo przynajmniej jedzie. Słyszę go. O kurwa. No jest to wytrzymały czołg. Ja mam go tak pojedynczo po rakiecie nadupcać. Czołg typu Chimera. Czemu Chimera? Może w jakieś konkretne miejsce powinien strzelać. Białko albo coś takiego. Granat odłamkowy. No dobra, to co? Granatami. Nie ma czym, to granatami nad łupcą. Za siebie wysadzę, jak tak będę rzucać te granaty. Dobra, elo. Zrobiona, misja załatwiona. To my nie jesteśmy już w składzie czołgów? Mapa jakaś? Tam mam iść. No dobra, to chodź, idziemy. Czy... A nie ma nawet rakietnic. Ojejoj. Obawiam się, że nie jestem w tej grze najlepszym snajperem. Póki on przyjmuje wszystkie strzały, to może być ok. Może coś trafię nawet. Nie wiem, czy trafią chłopów? To jest taki dźwięk charakterystyczny, więc... Ale to nie wiem. Chyba... Chyba nie trafiam. Nie mam bazy przecież. Szybko hidek, pyk. No i teraz to możesz mi. Pyk. No to na daleko to słabo bije strasznie. Dobra, no i dziki. Przez chwilę zakwestionowałem zbieranie tych nate'ów, ale po czym wyjechał czołg, to może lepiej. Znaczy, dobrze, że zbierałem o. A nie może lepiej. Aktywacja czołgi typu Himer magazyn B. Oto jeden ze zbiorników paliwa w składzie czołgów Himera po podnoszeniu wadunków. No to podróż wadunek. Już tu się przygotowuję z fajną scenerię. Dobra, czy jakieś paliwo mamy rozdupsyć? Okej, okay. Czyli po prostu pomijałem wcześniejsze paliwo. Chyba jak podłożę w ogóle ładunek, to mi znika to tam, gdzie miałem gdzieś wcześniej podłożyć. Dobra. A, dwa zbiorniki tylko były. Wszystko dzięki mnie. Znowu, na poprzednim odcinku było to samo. Nie wiem, czy na dokładnie poprzednim, ale gdzieś tam na tych poprzednim tak też tak zapierdoliło. Dobra, jakie zadanie jest posiadane? Wyłącz pole siłowe. Dobra, to zrobimy sobie w kolejnym odcinku, bo już w sumie 40 minut. Taki odcinek, właściwie to mi się nie za bardzo chciało nagrywać odcinek, co możecie widzieć. Po tym, że jaki byłem przymulony, wszystko mnie napierdala.
Oła. Brzuch mnie boli, tu mnie coś boli. Tam coś pobieram, więc odcinek mógł pierdzieć, dlatego wolę już zakończyć teraz, nie czekaj jeszcze tam te 15 minut. Sorry, jeżeli właśnie mikrofon pierdział, ale muszę to sprawdzić, bo on tak ma, że jak przy internet się włączy, to on tak i zaczyna pierdzić ten mikrofon niestety. Więc musiałem sobie pobrać pewną rzecz, więc właśnie, ale daleko jest ten. Ale się mogę obawiać, że mógł pierdzieć, więc jeżeli taki ten odcinek był nie do oglądania, to bardzo przepraszam, ale myślę, że było ok, że na tyle daleko, ale wolę to sprawdzić, dlatego widzimy się jutro o godzinie 15, a nie miałem co robić w tym czasie, więc właśnie nagrałem swój odcinek. Jutro o godzinie 16, jak i 15. Powiedziałem 15, 16, nie wiem co powiedziałem. O 16, jak codziennie. Tyle. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, zostaw suba. Widzimy się jutro. Cześć.